Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Dzisiaj przed godziną 11 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie o wypadku, do jakiego doszło na dworcu kolejowym. Z wstępnych tutaj ustaleń funkcjonariuszy, którzy pracują na miejscu i z relacji świadków wynika, iż 69-letni mieszkaniec województwa lubuskiego najprawdopodobniej próbował wysiąść z pociągu, który odjeżdżał już z peronu i wpadł pomiędzy pociąg a torowisko. W wyniku obrażeń niestety mężczyzna zmarł. Na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora i wyjaśniane są dokładnie okoliczności tego całego zdarzenia. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.